Hej, witajcie moi drodzy, z tej strony Kina. Witam was w nowej serii na kanale. Ci, którzy nie wiedzą, seria wchodzi za manual Samuela, przy którym wysiadły mi nerwy. Słuchajcie, nie wiem, czy widzieliście już wersję z intro, czy wersję jeszcze bez intra. Intro się, mam nadzieję, pojawi, jeśli jeszcze się nie pojawiło. Nie wiem, kiedy wrzucę ten odcinek, więc nie wiem, czy Damian się z intrem wyrobi. Słuchajcie, zastanawiałam się, co nagrać i tak naprawdę dostałam wiele propozycji od was i też sama sobie przypomniałam, że przecież mam jeszcze 3 Uncharted do nagrania. Dostałam wersję zremasterowaną od Natalii na pół roku związku, czyli pół roku temu. I ta gra leżała, czekała na nagranie. Oczywiście pierwszy był Uncharted 4, później Zagubione Dziedzictwo i przyszedł czas na powrót do klasyki, czyli na Uncharted Fortuna Drake'a. Jest to pierwsza część gry, zremasterowana. Myślę, że nie będę tutaj się dłużej rozwodzić, aczkolwiek nie ukrywam, że fajnie mi się słuchało tej muzyki, która tutaj w tle leciała. Ma bardzo dobrą ścieżkę dźwiękową, gra już to widzę i bardzo mnie to cieszy. Myślę, że standardowo będziemy przechodzić to w miarę... Czekaj, tu mam opcji. W miarę... rozdziałowo. Ryzyk fizyk. Ciśniemy na łatwym i widzę, że jak nagrywarka mi działała super przez cały czas, to nagle załapała zwiechę, mam nadzieję, że to chwilowe. To jest po prostu taka magia, że wiecie, na zasadzie testuję sobie, wszystko jest super, nagle zaczynam nagrywać i jest. Ja w ogóle jedną z tych starszych części Uncharted oglądałam u Kamila. Natomiast za nic w świecie nie wiem, która to była część. Jesteśmy właśnie u wybrzeży Panamy, gdzie najprawdopodobniej odkryto trumnę słynnego odkrywcy Sir Francisa Drake'a, złożoną do morza. Może to jest ta część, natomiast takiej nie pamiętam, więc. Czy kojarzę? Tak, to będzie ta część. Jesteś pewien, że chcesz zbrukać szczątki swojego przodka tym czymś? Zbrukać, dobre. Czyli co? Wierzysz mi? Cóż, poszperałam w źródłach i wygląda na to, że Francis Drake nie miał dzieci. Źródła mogą się mylić. Swej... Na przykład... Kojarzę przynajmniej część historii. Nie da się zbrukać pustej trumny. Co tu jest grane? Przyszła żona, wyluzuj. Ale Nathan tak fajnie to młodo wygląda. Tyż, Elmo. Co to? No, pokaż. Nie, wykluczone. Mowa była o trumnie. I już. Chwileczkę, gdyby moja stacja nie sypnęła groszem na ekspedycję, nigdy byś... masz swój materiał, tak? Przypominam, że podpisałeś umowę, Drake. Nie mów nic. Sally, mamy problem. Śpiesz się. Dobra. Co tu się dzieje? Piraci. Piraci? No. Tacy współcześni. Nie biorą więźniów. No, przynajmniej mężczyzn. Zaraz, czekaj, o czym ty mówisz? Nie powinniśmy wezwać policji? No, świetny pomysł. Oczywiście, gdybyśmy mieli kwity. Nabycie tutaj. Co? Jak nie chcemy trafić do panamskiej ciupy, to musimy to jakoś załatwić. A co jest gorsze? Widać, nie byłaś nigdy w panamskim więzieniu. Poradzisz sobie z tym? Jak w aparacie, no. Celujesz i wciskasz, no, tak? Zuch, dziewczyna. Tak, tylko może nie celuj we mnie. Do dzieła. Przecież trochę słaba pierwsza randka, kiedy strzelił w tyłek, na przykład. Jak oni nas tu znaleźli? Chodzili za mną od dawna. Myślałem, że ich zgubiłem. Czym ich tak zgubiłeś? To dłuższa historia. Chyba cię nie lubią, co? Mniej gadać, więcej strzelać! Hmm.
Czekajcie, mi taki, bo widzę, że się będę wkurzać. Szybciej, Sally. Szybką i agresywną kombinację ciosów. Oczywiście bardzo to szybkie i agresywne. Dobra, Drake, zbierz, Drake, zbieraj. Strzelanym, bardzo mnie to cieszy. Mam cię! Zaraz tego pożałuję! Coś mówiłaś? Wow. Czy coś tu się wydarzyło? Nawet Sally jest trochę młodszy. Panowałem nad sytuacją, to jest logiczne, ale no. Żyjesz? Bez kozetki się nie obejdzie. O, przecież to nasza piękna i utalentowana Elena Fischer. Pierwsza planowa pochlebca. Nie, wolę trzymać się na uboczu. Wiktor Salian. Żeby was... Zabierajmy się stąd, zanim wezmą posiłki. No i? Prezent od San Francisco. Czyli znalazłeś trumnę? Chwilunia, czy to jest to, co myślę? No, dziennik Drake'a. Sfingował śmierć, jak przypuszczałem, Sally. Szukał czegoś ważnego. Tak, zachowajmy to lepiej dla siebie. Należy do pana, dziękuję za nagrywarko. Słuchaj, gdy Drake wpłynął na Pacyfik... Słuchajcie, ja tu sobie zrobię małe cięcia. Dobra, słuchajcie, mam nadzieję, że teraz będzie lepiej. Listy, rozumiesz, dzienniki, a wszystko, wyobraź sobie, spisał w tej książeczce. Aha, czyli... Ale... Jak wrócił do Anglii, królowa Elżbieta skonfiskowała mapy i dzienniki, łącznie z tym, i kazała całej załodze milczeć. Aha, a więc? Drake coś odkrył w czasie tej wyprawy, Sally. Coś tak sekretnego i cennego, że nie mogło wyjść na jaw. Dobra, Nate, daruj sobie tę pasjonującą historię i gadaj. Jestem ciekawa, czego tutaj szukamy. A ty od razu byś chciał do sedna. Musisz mieć niezłe branie. Żadna nie narzekała.
No dobra, przejdę do rzeczy dla ciebie. Eldorado. No, to cholerne. Jedna z moich ulubionych bajek. Szukał nie byle czego. Napisał więcej? No, nagle cię to interesuje. Tak. Niestety, przykro mi bardzo. Brak ostatniej. Nagrywarka mnie dzisiaj nienawidzi. Nasza wielka szansa. Tak. Ale mamy tutaj mały problem. Tak, mówię, przecież wybuchła. Na dnie. Nie, przecież pokryje to polisa, tak? Bałam się, że nie. Nie, kamera... Kamera przetrwała, nie martw się o nią. Jest na chodzie. No co ty, potrafi o siebie zadbać. Sam widziałem. Dobrze, idź i powiedz jej, jak chcesz, że właśnie znaleźliśmy złote miasto. Wszystko wypaplę swojemu producentowi. Daj spokój. Nate, ufasz mi? Powiedz. Sam ją chcę zarobić. Pewnie będziemy się ścigać o ten skarb z połową świata. Na przykład się później poprzytula, skoro się hajtnęli. Gentleman z ciebie, Sunny. Wiem. Przykro mi. Zrozumiem. Nie, nie obchodzi mnie przekroczony budżet. Nie. Zrozum. To może być, czy ja wiem, największy news roku. Hej. Nie, wcale im nie ufam, okej? Okay? Dlatego musimy działać. Mhm. Przyśnij operatora, obiecuję ci, że... Sukinsyn. Mogłam to przewidzieć. Mogłaś. Ale cóż, ewidentnie widać, że... Elenie lata dodają mu roku. No, czekaj. Zwolnij, młody. Za stary się na to robię. Ale na tę barmankę w Limie nie byłeś za stary, co? To było coś innego. Choć przyznaję, równie wycieńczającego. Dzięki, Sam, nie chciałem wiedzieć. Weź się w garść, dziadku. Zaraz będziemy na miejscu. A właśnie przypomniało mi się. Opowiadałem ci o tym, jak sprzedałem fałszywe XVI-wieczne Santo Escobarowi. Okej. Okay. Ryzykowne posunięcie. Ale zanim się połapał, byłem już dawno. Nej, czy ty mnie w ogóle słuchasz? Nie. Spijam każde słowo. No co, ja się powiem. Dobra, słuchajcie, ale będzie tutaj tak jak było wcześniej, czyli będziemy się starać przechodzić rozdzielony odcinek. Co byś sugerowało, że będziemy mieć bodajże? Mówiliście, że w każdej części są po 24 rozdziały, dobrze kojarzę. Otóż dzisiejszy odcinek będzie krótszy, jeszcze niestety nagrywarka trochę szalała, mam nadzieję, że w kolejnym będzie lepiej. Mam nadzieję, że seria wam się spodoba i że będziecie ją chętnie oglądać. Gra do najnowszych nie należy, ale myślę, że jako Uncharted, przynajmniej... Ograłam na razie dwa Uncharted i oboma byłam zachwycona, więc jestem ciekawa, co nas czeka tutaj. Mam nadzieję, że będziecie mnie wspierać, zwłaszcza z moim celowaniem i z tym, że auto-aim wyłączony. Także trzymajcie za mnie kciuki, liczę na wasze wsparcie, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał i obejrzycie następny. I standardowo komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę mi widziane, pozdrawiam was kina, trzymajcie się i cześć!